Witam Państwa we wtorek 11 czerwca. Zobaczmy, jak wygląda aktualna sytuacja techniczna indeksów. I jak zwykle zrobimy to przez pryzmat technik Fibonacci'ego. Zacznijmy od wieku 20 standardowo w, w, w horyzoncie tygodniowym. Więc tutaj ten pierwszy sygnał słabości pojawił nam się w momencie przełamania strefy 2485-2496. To teraz najbliższy, licząc, najbliższy liczący się opór techniczny. Po wybiciu tej strefy ruch spadkowy przyspieszył i tu zaczęliśmy się wyróżniać negatywnie względem pozostałych rynków. No, w efekcie czego w tej chwili yy, wydarzenia na wig 20 rozgrywają się w no, skądinąd znanym nam już dobrze korytarzu 2413-2421? To średnioterminowe wsparcie, bo wyznaczone już na bazie całej hos Tu zniesienie 14 i 6 odgrywa ważną rolę, no ale proszę zwrócić uwagę, że jest także 23,6, i 6, zniesienie 61 i 8. No, podręcznikowy przykład zastosowania techniki grupowania zniesień, właśnie w takim ujęciu średnioterminowym, no ale te Istnienia jeszcze dodatkowe, linia czerwona, ML, linia zielona, symetria. Czyli ten ruch jest identyczny jak poprzedni sąsiadujący ruch spadkowy. No, jest to spójny obraz techniczny. Trudno dziwić się, że popyt tu broni tej strefy, chociaż na razie w taki dość enigmatyczny sposób i to jest właśnie nawiązanie do dzisiejszej, dzisiejszego przebiegu handlu, jest próba obrony. Jeśli zakończy się powodzeniem, no to w, tak naprawdę z punktu widzenia techniki nic złego się nie wydarzy. Natomiast utrata. Tej zapory popytowej, no już byłaby sygnałem przemawiającym jednak za tą opcją rozwinięcia się korekty spadkowej, a analogiczny przedział cenowy w stosunku do w tej chwili testowanego i bronionego, no to ten obszar 2302-2311, chyba już tydzień temu o nim wspominałem. No jeśli nie, to na pewno. Warto o nim pamiętać no, kolejny przykład zastosowania techniki grupowania zniesień, ale tutaj już tych naprawdę kluczowych typu 23, 6, 38 i 2. Także bardzo charakterystyczny węzeł, nieco wyżej y, też rajon 2365, również pokazuje jedno zniesienie 18, 6 całej Hossa, ale tu wypadają także inne, mniej znaczące zniesienia. Ciekawy obraz i na najwyższy czas, żeby popyt zaczął tutaj kreować wydarzenia, podejmować aktywne działania, no bo w w tym wypadku mamy taki techniczny kolejny sygnał słabości. Na y, wygląda to w ten sposób, że no, też jesteśmy poniżej strefy y, tej 85, 415, 85, 796. Wybicie linii y, tutaj, tej fioletowej. No ale kluczowym wsparciem pozostaje y, obszar 83, 178, 83, 640, również 14,6, liczne zniesienia, również symetria. Więc to zasada zmiany biegunów. O tym przydziale cenowym przypominam. Warto pamiętać o nim, bo no tutaj ewidentnie też kupujący powinni zacząć wywierać większą presję, a takim technicznym sygnałem słabości, no naprawdę solidnym, byłoby trwałe przełamanie właśnie tej zapory popytowej. No i to należałoby połączyć już wtedy tak naprawdę z tym punktem zwrotnym, jaki ukształtował się w rejonie 90, 154, 90, 796, no, gdzie mieliśmy m.in. do czynienia z tą projekcją symetryczną AB równa, równe CD. Więc no, WIG-20 już w tym momencie testuje ważne wsparcie. WIG zbliża się do średnioterminowej, ważnej, istotnej zapory popytowe. No, włączyłem MWiK-40 jakieś 2 czy trzy tygodnie temu, no bo tutaj pokazywałem ciekawostkę w postaci tego pułapu, czy tych okolic cenowych 6675, gdzie mamy no nieprawdopodobny przykład jakby koncentracji projekcji symetrycznych. O tym już wielokrotnie wspominałem i też te wzmocnienia w postaci różnych linii, kanału, median line. Punkt zwrotny rzeczywiście ukształtował się w tym rejonie, więc na pewno do obserwacji znany nam już rejon 6447 ale to jest lokalne wsparcie, choć posiada wzmocnienie w postaci takiej średnioterminowej median line, zasada zmiany biegunów. Kluczowym węzłem, to jest jakby nowy element, bo chyba o tym nie mówiłem tydzień temu, jest średnioterminowe wsparcie wyznaczone na bazie 14,6% czyli okolice 6258. Tu kilka zniesień na siebie nachodzi. Też mamy przykład symetrii. No, proszę zwrócić uwagę, że w rejonie właśnie wymienionego rejonu no, długość ruchu byłaby identyczna jak tych poprzednich korekt spadkowych, więc to jest ciekawa w moim odczuciu obserwacja I, i ważny element wzmacniający węzeł popytowy Fibonacciego. Więc na pewno okolice 6258 59 trzeba traktować jako średnioterminowe spadki, gdzie bezwzględnie kupujący powinni być aktywni, bo utrata takiego wsparcia na pewno no, nie, nie byłaby argumentem dla popytu, wręcz przeciwnie, podaż najpewniej rozwinęłaby wówczas skrzydła. Więc w pierwszej kolejności 6447-48 do obserwacji już właściwie zbliżamy się do tej lokalnej zapory popytowej. Indeks DAX relatywnie silniejszy. No tu nic nowego, w zasadzie no muszę powtórzyć to, o czym wspominałem tydzień temu i pewnie dwa tygodnie temu też, no 18.320, 18.427 jakoś specjalnie na wyniki, wyniki wyborów w Europie DAX nie zareagował negatywnie, indeks francuski zdecydowanie gorzej, więc tutaj na razie ta strefa się cały czas jest respektowana i wiemy, że no jest honorowana przez rynek, dlatego w przypadku jej wybicia ewentualnego no moglibyśmy to zinterpretować jako, jako, sygnał, jako sygnał słabości. Więc tutaj w kontekście DAXa przypominam tylko o tym wsparciu, które cały Cały czas pełni nieprzypadkową i ważną rolę właśnie na y, rynku niemieckim. No i krótko, indeksy amerykańskie y, to zupełnie inna liga, no bo tu bez sygnałów słabości, nawet jakichś potencjalnych, bo tak jak mówiłem ostatnio, no w przypadku SP, który zbliża się jednak do kolejnej zapory podażowej, to trzeba odnotować: 5409, 5429. Więc to jest ciekawy obszar z punktu widzenia jakby metodologii tworzenia tych węzłów cenowych Fibonacciego więc do obserwacji no i 5179 5218 również dawny opór, ale teraz już ewidentnie zgodnie z zasadą zmiany biegunów pełniący rolę naprawdę respektowanego wsparcia technicznego. Niżej pokazuje też już pierwszą strefę, ale wyznaczoną na bazie techniki grupowania zniesień, czyli tutaj jest 14,6 całego ruchu wzrostowego i to jest 5075 5100, koncentracja licznych. Wzniesień, wzmocnienie w postaci Miden line. No, klasyczny podręcznikowy przykład, jakby tej synergii, czyli Klasyczna analiza i techniki FIBO, i to wszystko nam gdzieś tutaj koncentruje się w podobnym rejonie cenowym, więc to jest silna też średnioterminowa zapora popytowa. No na pewno jutrzejszy dzień no niezwykle istotny, bo i inflacja CPI, przede wszystkim posiedzenie posiedzenie Fedu, więc już od 14.30 trzeba spodziewać się jakby podwyższonej zmienności, i ta inflacja rzeczywiście. Może być ważna w kontekście, w kontekście decyzji przyszłych decyzji, bo raczej oczekuje się, że jutro FED nie zmieni stóp procentowych, natomiast jeśli zobaczylibyśmy te oznaki łagodzenia inflacji, no to to mogłoby wzmocnić oczekiwanie odnośnie możliwych obniżek stóp procentowych w najbliższym przyszłości. No w tej chwili oczekuje się, że we wrześniu będzie 25 punktów bazowych, redukcja i ogólnie dwie obniżki, obniżki stóp w 2024 roku, więc to jest taka na razie dominująca narracja, Natomiast w kontekście tych na, na pewno jutro ważnych, ważnych wydarzeń, no też trzeba pamiętać o na przykład Nazaku i o tym, że nas wybija kolejny naprawdę istotny opór 16904-17008. No to jest strefa, o której wielokrotnie Państwu mówiłem z punktu widzenia tej mojej metodologii, no trudno wyznaczyć silniejszy opór, mój AB równe CD no i zniesienie 113% tego głównego ruchu spadkowego i to wszystko na wykresie tygodniowym naprawdę zamyka się w relatywnie wąskim korytarzu cenowym. Przez dwa tygodnie ta strefa była respektowana. Jakiś akcent podażowy, no ale jesteśmy Ponad ponad też tą górną linią. Więc, no to na razie tutaj, oczywiście, tworzy nam bardzo pozytywny, optymistyczny obraz, dopóty, dopóki będziemy się utrzymywać ponad tym właśnie przedziałem cenowym, bo tylko naruszenie takiego oporu no, to byłby sygnał słabości, jakaś formacja śmiecowa, objęcie bez, chyba też o tym już mówiłem tydzień temu. No ale to są tylko hipotetyczne, na razie być może one się urzeczywistnią, ale póki co. Takie hipotetyczne sygnały, wskazania, bo na razie no, popyt ma ogromną przewagę. Ta próba wybicia oporu no, robi wrażenie, zwłaszcza no, na traderach czy analitykach, którzy rzeczywiście posiłkują się technikami FIBO i potrafią docenić, z jak silnym, bo to jest obiektywnie istotny naprawdę opór techniczny do 16,904, 17,010, mniej więcej ten rejon, który też przewija się w innych jakichś opracowaniach, komentarzach, nie, analizach, bo. Jest to potencjalnie ważny opór, który no, jak już widzimy, popyt próbuje w trwały sposób zanegować. Więc dopiero naruszenie, powrót, no, to wtedy już jest zupełnie zmiana jakby narracji. I gdyby jeszcze doszło do przełamania tego najbliższego w tej chwili wsparcia 16-466, 16550, no, to mielibyśmy wachlarz jakichś negatywnych wskazań technicznych. No, ale to jest na razie póki co scenariusz alternatywny. Więc Czeka, czekamy na jutrzejszy dzień decyzję Fedu, przede wszystkim konferencję prasową Powella, na wcześniej poznamy majową inflację CPI w Stanach. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję i tradycyjnie zapraszam Państwa w przyszły wtorek.